Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, środa 6 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Skandynawii. Skandynawia to region północnej Europy, zaliczamy do niej Szwecję, Norwegię i Danię. Charakteryzuje się bogactwem lasów i dzikiej zwierzyny, cudownymi fiordami i uroczymi zatokami. Oglądacie Kompas Talk. Unia Kalmarska, języki skandynawskie, wikingowie, mitologia nordycka, luteranizm, proszę Państwa, to cała Skandynawia. Co jeszcze? Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A naszym gościem jest Piotr Celiński, podróżnik, witam Pana serdecznie. Szwecja, Norwegia, Dania. Pan odwiedził Szwecję, Norwegię i Finlandię? Tak. Dobrze, zacznijmy od tego najpiękniejszego widowiska, które odbywa się na niebie, zorze polarne. Tak, to jest zjawisko, które komuś, kto go nie widział, ciężko jest opisać słowami, dlatego oczywiście polecam obejrzenie na żywo. Tym niemniej wiem, że to nie każdemu może być dane. W związku z tym, cóż mogę powiedzieć, każde zdjęcie będzie trochę, nawet nie trochę, ale nie będzie oddawało pełni zjawiska, ponieważ jest to zjawisko przede wszystkim dynamiczne. Ono się może dziać, zmiany na niebie mogą się dziać w ciągu dosłownie kilku sekund albo bardziej powoli właśnie też w ciągu kilkudziesięciu sekund czy nawet minut. Zorza może trwać też od pojedynczych minut, nawet czasami przez ale przez to północ. Jak to wygląda? To jest tak, że nie wiem, pojawia się niebieskie światło na niebie, czy zielone, czy co to jest? To jest? Ja nie widziałem nigdy. To jest tak, jakby pan wziął taką bardzo, bardzo cienką muślinową firankę, podświetlił ją na zielono i tak nią machał na niebie, na przykład przez pół nieba. To jedna z analogii. Mhm. Równie dobrze może być tak, że nagle okazuje się, że niebo rozświetlane jest tak jakby od środka promieniami też koloru zielonego albo czasami bardziej kolorowymi. Czasami też tak jakby, nie wiem, na przykład kłąb, może wata to złe porównanie, bo wata się troszeczkę strzępi, ale coś takiego, z czego można, taki barba papa o różnych takich, o troszeczkę rozmytych brzegach, gdzieś tam się przelewa przez całe niebo. Ciężko jest to opisać, bo to zjawisko jest naprawdę, może mieć bardzo różne formy. Ale zawsze jest bardzo kolorowe, zawsze jest bardzo piękne, no i przykuwa niesamowicie uwagę. Ile razy pan widział zorze polarne? Kilka razy widziałem, w Skandynawii widziałem jednego, w czasie moich czterech podróży widziałem zorzę polarną w Skandynawii raz, częściej widziałem ją na Svalbardzie, gdzie mieszkałem przez dłuższy czas, bo wtedy miałem więcej okazji oglądania zorzy polarnej. Czy jest tak, że jak się to zobaczy, to otwiera się usta ze zdziwienia? Tak, zdecydowanie tak. To jest niesamowite zjawisko, tak jak całkowite zaćmienie słońca, zjawisko, które dobrze jest zobaczyć sobie na własne oczy, bo to pokazuje, jaki ten świat może być różnorodny i piękny. Zimą czy latem? Pyta pan, czy są, czy można zobaczyć? Czy można zobaczyć? Można zobaczyć bardziej zimą, czyli przede wszystkim musi być noc. Pamiętajmy o tym, że w Skandynawii w lecie nie ma nocy. No tak, to prawda. Byłem w Helsinkach i rzeczywiście tak. O pierwszej czy drugiej w nocy, jak pytaliśmy, o której ludzie do klubu przychodzą, to pan powiedział nam, jak się ściemni. Tak. A pierwsza, druga w nocy było jasno. Dokładnie. I żeby widać było zorze, to musi być ciemno. Czyli musi zajść słońce. Albo musi być tak gdzieś pod wieczór. W związku z tym takim najlepszym czasem, żeby pojechać, zobaczyć zorze, to jest gdzieś tak, powiedzmy sobie, od września, października do maja, może. Wtedy jeszcze możemy trafić na noc, a więc również na zorze polarne. No i warunek konieczny musi być aktywne słońce. Musi być aktywność słoneczna, wtedy te zorze polarne, które powstają w ziemskiej jonosferze, po prostu wtedy są i wtedy można je zaobserwować. Oglądają Państwo Kompas Talk na żywo w internecie. Naszym gościem jest Piotr Celiński. Przypominam, 9 lutego kolejne oko podróżnika, a teraz zdjęcia. To jest zdjęcie z naszej właśnie wycieczki do Szwecji. Tak są oznaczone szlaki takimi krzyżykami w Norwegii, w Szwecji. I tak po prostu sobie od schroniska do schroniska, od chatki do chatki z nartami podróżujemy. To jest już Norwegia, tam widać, to jest jeszcze Szwecja, widać jezioro Tornetrask niedaleko parku Abisko. To jest właśnie jedno z takich samoobsługowych chatek turystycznych w Norwegii. To jest zwykle grupa dwóch, trzech chatek. To też zdjęcia z takiego narciarskiego trekkingu właśnie Norwegii. Piękna pogoda, biel, śniegu. Też jedna z chatek właśnie samoobsługowych w Norwegii, gdzie można spędzić noc. Oglądacie Kompas Talk. Samoobsługowe chatki.
Czyli jakie chatki? To tak, że można wejść sobie do nich i po prostu przenocować? Po prostu wchodzi się do nich, się nocuje. Żeby wejść, trzeba mieć klucz. Klucz można uzyskać, jak się człowiek zapisze na przykład do Norweskiego Towarzystwa Turystycznego. Można to być przez internet. Zapłacić za klucz bodajże 9 euro czy coś takiego. No i oczywiście w każdej chatce płacimy za noc, bo to nie jest tak, że... Nie są bezpłatne. Nie są bezpłatne, ale opłata wygląda w ten sposób, że kiedyś się zostawiało gotówkę tam po prostu w skrzyneczkach. Teraz jednak Norwegowie sugerują, żeby wypełnić formularz obciążenia karty kredytowej. I co jakiś czas oczywiście ta kwota schodzi z karty. Domki są bardzo dobrze wyposażone, jest zawsze kuchenka gazowa, także tutaj jakby nie ma nic z tego takiego pionierstwa arktycznego, czy też nocowania właśnie zimą w namiocie. Ciepło jest? Ciepło jest, bo jest taka żeliwna koza, która momentalnie potrafi nagrzeć taką chatkę do 20 kilku, nawet 30 stopni, jeśli się dobrze napali. Także są warunki do tego, żeby się wysuszyć, jeśli ktoś jest mokry, odpocząć i sobie spokojnie spędzić I czas. Jak daleko od siebie są te chatki? To zależy, to raczej... Warto układać trasę w taki sposób, żeby one były w takiej sensownej odległości, czyli kilkunaście do dwudziestu kilku kilometrów. Jest ich na tyle sporo, że jest wiele wariantów jakby zaprojektowania swojej trasy, którą się po prostu będzie szło. Pan uwielbia jeździć na nartach? Tak, bardzo. To jest właśnie narciarstwo takie backcountry, też biegowe, zjazdowe też, może trochę mniej, bo ja się lubię przemieszczać, nie lubię być cały czas w jednym miejscu. Jest to jedna z moich pasji ulubionych form właśnie ruchu spędzenia uwagi. Skandynawia dobra jest? Jest bardzo dobra do tego celu, ponieważ jest tam dużo śniegu, zima jest w miarę długa, także można korzystać, są ogromne przestrzenie. Jest to bardzo łatwe właśnie ze względu na te chatki, a także na możliwość dojazdu, która nie jest skomplikowana, ani też nie jest specjalnie droga. Jak często odwiedza Pan Skandynawię? Ja byłem na czterech takich wyjazdach tygodniowych, wiosennych w Skandynawii. To był rok od 2008, 9, 10, 11. Akurat w ostatnim roku nie zorganizowaliśmy takiego wyjazdu, zorganizowaliśmy go w grupie znajomych. W tym też się nie zanosi, ale na pewno tam kiedyś jeszcze powrócę. Oglądają Państwo Kompas Talk na żywo w internecie. Przypominam, 9 lutego spotykamy się w Aroma Espresso Bar na trzecim oku podróżnika. Jeśli ktoś nie może dojechać, zapraszamy do oglądania nas na żywo w internecie na stronie kompas.org.pl. Pan Piotr będzie naszym gościem i opowie o Etiopii. No dobrze, to proponuję, żebyśmy znów rzucili okiem na Pana zdjęcia. Cóż, poranek, po pięknym dniu okazało się nagle, że następnego dnia mamy taką szarówkę, ale ruszamy w drogę. To jest jeszcze też jeden właśnie z takich samoobsługowych domków, gdzie właśnie można spać. Akurat koło tego domku mieliśmy najpiękniejszy spektakl tego wyjazdu, czyli właśnie zorze polarne, które tutaj mają okazję Państwo obserwować na przykład na tym zdjęciu, czy tak jak tutaj, jak widać, nie tylko zielone, też właśnie białe. Też takie trochę białawe, to jest taki bardzo jasny zielony, gdzieś tam taki widzi Pan pasek jakby czegoś różowego, także niesamowicie pięknie kolorowe zdjęcie. Kompas Talk na żywo w internecie, zapraszamy na stronę kompas.org.pl, już lada dzień powstanie profil Pana Piotra, będzie można obejrzeć tam między innymi te filmy, które teraz na żywo Państwo oglądają, ale także zobaczyć zdjęcia z podróży Pana Piotra. No dobrze, to wróćmy do wyprawy narciarskiej, jak przygotować się do takiej wyprawy? Przede wszystkim trzeba chcieć. Cały sprzęt jest osiągalny w Polsce, w kraju, można kupić. Jest teraz, chyba tutaj Justyna Kowalczyk zrobiła bardzo dobrą robotę, bo narciarstwo biegowe, a jest bardzo popularne. Narciarstwo backcountry to są bardzo podobne narty, tylko troszeczkę solidniejsze i z krawędziami. Taki sprzęt jest dostępny, można go kupić. Zaplanować, jak się chcemy odżywiać, zaplanować trasę. Spakować to wszystko i no właśnie, jest kwestia pakowania. Możemy albo sobie wrzucić na plecy, albo tak jak my zrobiliśmy sobie taką wersję pulek, czyli sanek, ze zwykłych plastikowych sanek dla dzieci, które można w Decathlonie kupić za 20 czy 30 zł. Chcąc być bardziej profesjonalnym, można kupić prawdziwe takie pulki albo wypożyczyć. To oczywiście jest dużo większy koszt. Pulki są o tyle dobre, że są większe, ale też o tyle złe, że są większe, ponieważ zaletą takich małych sanek, na których leży plecak, jest to, że jeżeli jest taka potrzeba, można je po prostu założyć na plecy i w ten sposób się poruszać, czy to właśnie już bez nart, czy to też na nartach, co w przypadku trudniejszych zjazdów, kiedy te sanki po prostu lecą w dół, jest po prostu wygodniejsze. Także w ten sposób. Jak wygląda ta wyprawa? To jest tak, że wspinają się Państwo do jakiegoś miejsca i później zjeżdżają? Nie, to jest po prostu trekking na nartach. Po prostu poruszamy się na nartach, przemieszczamy się przed siebie.
z całym jakby obciążeniem, czyli z całym bagażem, który na tę drogę, więc jest tam jedzenie no i ubranie na tą drogę, spanie zapewniają nam te chatki samoobsługowe i zaplanowawszy taką trasę, ruszamy, wysiadamy z pociągu, który właśnie z pociągu zwykle dojeżdżaliśmy tam pociągiem relacji na Sztokholm-Narvik. Wsiadaliśmy sobie gdzieś po drodze, zwykle właśnie nad jeziorem Torntrask, to jest jeszcze w Szwecji, czyli pierwszy dzień albo pół pierwszego dnia to była jeszcze Szwecja. Potem przekraczaliśmy granicę norweską w sposób niemalże niezauważalny. Może tylko tyle, że w Norwegii jest mniej śladów skuterowych niż w Szwecji, to jakby jest takim charakterystycznym wyznacznikiem. No i cóż, od takiego domu do takiego domku poruszaliśmy się na nartach, oglądając krajobrazy, pokonując takie czy inne trudności w postaci mniej lub bardziej stromych podejść, pogody, takiej białej ciemności, czy to whiteoutu, gdzie nie widać nic na czubka własnych nart, nie widać, a trzeba w tym jakoś nawigować, poruszać się, nie zgubić właściwej drogi, także to też jest takie fajne zajęcie, fajne wyzwanie. Były momenty zwątpienia? Zwątpienia raczej nie, bo tutaj wydaje, to nie jest wyprawa ekstremalna, także to nie jest ani wchodzenie na ośmiotysięczniki, ani nawet gdyby to samo robić na Svalbardzie, to oczywiście byłoby to już bardziej wymagające. Natomiast no tutaj w najgorszym wypadku, no cóż, w najgorszym wypadku, no, noc nas nie zastanie, bo znaczy, może tak, zastanie nas noc, ale ona będzie krótka. Natomiast mamy na tyle przygotowania głównie mentalnego, żeby po prostu wiedzieć, dokąd chcemy dojść i się poruszać. Mamy jakieś tam środki, które nam to umożliwiają, bo nawet jeśli się w tym GPS-ie wyczerpie bateria, to mamy jeszcze kompas, prawda? Kompas. Tak, kompas właśnie, czy i mapy. Tak więc zwątpienia, chociaż to, co może być dla niektórych ludzi, którzy jadą tam pierwszy raz, to oczywiście jest to pewne wyzwanie kondycyjne. Jeżeli ktoś nie jest dobrze przygotowany, a o tyle jest się trudno przygotować w Polsce, że rzadko się ciągnie za sobą coś, prawda, jakiś ciężar. To czasami widać było zdjęcia właśnie, jak się na przykład Marek Kamiński przygotowywał ciągnąć za sobą po lesie opony. Jak się takie ćwiczenia robi, no to oczywiście jest się w pełni przygotowanym, no ale niewiele osób je robi. Ja przyznaję się, nie robiłem, więc taki pierwszy dzień jest męczący. To za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak się przygotować do takiej wyprawy, czyli co ze sobą zabrać i jak mentalnie się do niej nastawić. Oglądamy Kompas Talk. Kompas.org.pl. A naszym gościem jest cały czas pan Piotr Celiński, podróżnik. Przypominam, 9 lutego w Aroma Espresso Bar, trzecie oko podróżnika, w którym pan Piotr weźmie udział i będzie nam opowiadał o Etiopii. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Jeśli nie na żywo, czy nie na żywo w klubie, to na żywo w internecie www.kompas.org.pl. Całe spotkanie będzie transmitowane. No dobrze, ile osób liczy taka wyprawa? To zależy. W tej najliczniejsza grupa to była bodajże 5 osób, najmniej liczna 3 osoby. Mhm. Im więcej osób, tym lepiej? Praktycznie nie robi to różnicy, ponieważ nie nosimy takiego obciążenia, które jest wspólne, a więc namiot. Ciepłą herbatę trzeba mieć? Warto mieć termos zarówno z ciepłą herbatą, jak i z ciepłym jedzeniem w ciągu dnia. Niektórzy nie stosują termosów, niektórzy stosują. Ja jestem zwolennikiem ciepłego jedzenia, więc tak. I teraz tak. Podróż jest planowana wcześniej? Tak, zdecydowanie. Szczegółowo tak. Bardzo? Szczegółowo, z dokładnością do konkretnych miejsc noclegów, z dokładnością do jakichś tam wariantów awaryjnych, co by było, gdyby na przykład tu byśmy nie doszli, to gdzie możemy skręcić, dokąd możemy pójść. Mamy mapy, mapy są dostępne, a jak ich nie mamy, to można je kupić przez internet. W tej chwili nie jest to żadnym problemem. Na mapach i w internecie podane są lokalizacje wszystkich chatek, także zwykle mam ważne punkty już naniesione w swoim mętnym GPS-ie i tutaj jakby to nam bardzo ułatwia nawigację, właśnie chociażby w takich warunkach, kiedy nic nie widać. A jeśli zmieni się pogoda, to można wezwać pomoc? Jest to o tyle trudne, że tam potrafi nie być zasięgu. Nie wiem, oczywiście można sobie wyobrazić, że warunki będą trudne i że trzeba będzie coś takiego zrobić, ale to wtedy wiadomo, jedna osoba by się musiała udać do takiego miejsca, z którego będzie można zadzwonić. Nie bierzemy telefonów satelitarnych ani takie rzeczy, bo to nie jest chyba takie miejsce, które by tego wymagało. No tak, a poza tym mogłaby się wyprawa też zepsuć, bo tu też chodzi o to, żeby trochę pobyć ze sobą, tak? Tak. To rzeczywiście jest też to, co jest bardzo fajne, że właśnie mamy taką grupę znajomych,
która w różnym składzie, bo wiadomo, że różnym osobom różne tam zdarzenia się dzieją, ale mniej więcej w tym samym składzie rdzenia takich osób jeździmy na tego rodzaju wyprawy i to jest też fajne, bo każdy wie, czego się może spodziewać właśnie po towarzyszach wyprawy. Dziękuję Panie Piotrze za spotkanie. Bardzo. Cieszę się, że w sobotę spotkamy się na Oku Podróżnika. Ja dziękuję za tę piękną opowieść. No i może zainspiruje mnie też do jeżdżenia na Polecam. Dziękuję, do zobaczenia, Tomasz Słodki. Do zobaczenia.